Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju, w naszym mieście podjęliśmy wiele działań, które mają na celu podtrzymanie ciągłości funkcjonowania naszego miasta. Drodzy Państwo, przygotowani jesteśmy na to, żeby nasze spółki w tym trudnym okresie utrzymywały swoje funkcje, czyli dostarczały wodę, odbierały ścieki, jak również dostarczały ciepło. Jak również funkcjonowała komunikacja miejska. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że dla bezpieczeństwa państwa autobusy komunikacji miejskiej są kilkakrotnie każdego dnia odkażane. Zastanawiamy się, czy w momencie, kiedy zagrożeniem wirusa będzie coraz większe w naszym mieście, czy całkowicie nie zrezygnować z komunikacji miejskiej. Ale oczywiście o tym możecie Państwo się również dowiedzieć na stronach internetowych Urzędu Miasta, gdzie na co dzień, na bieżąco zamieszczamy wszelkie komunikaty, które uzyskujemy od wojewody, od rządu naszego państwa, tak żebyście państwo na bieżąco mogli orientować co będzie się działo w naszym mieście. Szanowni Państwo, chcielibyśmy również zaopiekować się i zaapelować do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Dla państwa wygody abyście mogli realizować swoje zwykłe, codzienne sprawy, czyli realizować zakupy, realizować zakupy w aptekach. Uruchomiliśmy nasze służby, czyli te sprawy będzie można zrealizować poprzez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla Państwa wygody zamieszczamy poniżej dwa numery telefonów. Jeden to jest całodobowy, czynny w Urzędzie Miejskim w Brodnicy. Drugi będzie czynny od godziny 7 do 15:00 w miejskim ośrodku pomocy społecznej. Tutaj zwracam się z gorącym apelem do właśnie seniorów brodnickich, żebyście państwo ograniczyli w jak minimalnym stopniu swoje aktywności. Chodzi tu przede wszystkim o państwa zdrowie, o państwa bezpieczeństwo. Zachęcam również państwa, żebyście stosowali się do apeli, które wydaje Państwowa Inspekcja Sanitarna, jak również inne organy, które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Szanowni Państwo, myślę, że jesteśmy w tak trudnej sytuacji, że musieliśmy też podjąć decyzję co do funkcjonowania instytucji urzędu. Jak już macie Państwo orientację, zamknęliśmy i wszystkie instytucje kultury, sportu i oświaty. Drodzy Państwo, zrobiliśmy to przede wszystkim w trosce o zdrowie Państwa, jak również pracowników, którzy w tych instytucjach funkcjonują. Również, drodzy Państwo, ograniczyliśmy dostęp do Urzędu Miejskiego w Brodnicy, co nie oznacza, że urzędnicy mają czas wolny. Oni funkcjonują normalnie, tak jak w dni powszednie, od godziny 7.30 do... 15.30. Zrobiliśmy to z tego względu przede wszystkim, że mamy tego świadomość, że my musimy trwać na posterunku do końca. Drodzy Państwo, jeżeli będą jakieś ważne komunikaty, oczywiście będziemy je przekazywali na bieżąco, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, te wszystkie sprawy są również przekazywane Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej.